Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie pani Iwony, która pisze do nas. Moja córka miała wypadek, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, bo był pijany. Teraz nawet z jego OC nie chcą wypłacić odszkodowania, mimo że auto zostało porzucone nieopodal zdarzenia. Co robić? Pani Iwono, przede wszystkim należałoby się zastanowić i odpowiedzieć na pytanie, czy jak w ogóle wyglądała sytuacja po tym zdarzeniu, tak? Czy była wezwana policja, czy tutaj były jakieś czynności, bo jest to dosyć skąpo sformułowana treść zapytania i nie wiemy dokładnie, tak, jaka była sytuacja. Zakładam, że pani wie, kto jest sprawcą. No skoro wskazuje pani, że z tego OC pani tego odszkodowania nie chcą wypłacić, więc udało się tego sprawcę ustalić za pomocą jakiegoś dochodzenia. I tutaj należałoby po prostu udowodnić jakiś związek przyczynowo-skutkowy, tak? Przede wszystkim jakiego rodzaju to był wypadek, jaka to była szkoda. Jeżeli to była szkoda na osobie, to jak poważna, tak? No tutaj jest dużo elementów, które są znakami zapytania. Natomiast odpowiedzialność sprawcy wypadku za uszczerbek na zdrowiu też w toku czynności wyjaśniających powinien być do udowodnienia, tak? Więc tutaj trzeba by było po prostu się zastanowić, czy nie pisać odwołania od tej decyzji, jeżeli decyzja o niewypłacie, o odmowie wypłaty odszkodowania za doznaną krzywdę, tak, z OC sprawcy zapadła już, tak, i ubezpieczyciel taką decyzję wydał, no to wtedy trzeba po prostu się od tej decyzji odwoływać. Jeżeli to odwołanie nie przyniesie żadnego rezultatu, to trzeba brać pod uwagę ewentualną możliwość skierowania sprawy do sądu i tutaj po prostu trzeba będzie znaleźć pełnomocnika, który będzie panią reprezentował, tudzież córkę, i złożyć pozew, tak, na drodze cywilnej, dochodząc odszkodowanie od oczywiście ubezpieczyciela, ponieważ no zawsze, jeżeli sprawca miał polisę OC, no to najlepiej dla naszych interesów, jeżeli jesteśmy poszkodowani, pozywać po prostu ubezpieczyciela, tak? W sądzie szanse, jeżeli udało się udowodnić, że to był sprawca wypadku i że faktycznie zbiegł z miejsca zdarzenia i że był pijany, tak, pod wpływem czy po spożyciu, w zależności od tego, jaka tam była ilość stwierdzona, a wszystkie okoliczności, które zbadali śledczy, tak, policja, drogówka, czy też w toku jakiegoś działania wyjaśniającego, likwidacji szkody, tak, były przeprowadzone, też powinny wskazywać na to, kto był ewentualnym poszkodowanym i dochodzić po prostu swoich racji przed sądem. Oczywiście wymaga to zaangażowania, wymaga to pewnych nakładów i trzeba by było, jak zwykle to mówimy, przeliczyć sobie, czy w ogóle jest to opłacalne, tak? Ja nie wiem, w jakim stanie jest córka, jak poważne były te obrażenia, czy wymaga rehabilitacji, tak? Więc nie wiem, czy ta sprawa w tej sytuacji kwalifikuje się na postępowanie sądowe. Można powiedzieć, że dla samego udowodnienia sprawcy też warto to zrobić, ale wtedy pani poniesie początkowo przynajmniej koszty zastępstwa procesowego, tak, i wniesienia pozwu. Dopiero w przypadku stwierdzenia pani racji, tak, i orzeczenia prawomocnego na pani korzyść może się sytuacja zakończyć tak, że oprócz odszkodowania ten sprawca tudzież ubezpieczyciel będą zobowiązani do pokrycia kosztów procesowych, tak? Ale do tego jest daleka droga, bardzo często ubezpieczyciele idą, jak to się mówi, w zaparte i prawdopodobnie nie spoczną na jednej instancji, tylko będą się po prostu odwoływać i przeciągać sprawę w nieskończoność, mnożąc te koszty po pani stronie, które dopiero gdzieś tam w odległej przyszłości ewentualnie pani odzyska. Więc jest to decyzja, którą pani musi podjąć. Natomiast oprócz tego jest jeszcze sytuacja, w której ewentualnie jest nieznany sprawca, a mamy do czynienia z odszkodowaniem z OC sprawcy. Wówczas może pani dochodzić tego odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, tak? To jest fundusz, na który, mówiąc kolokwialnie, zrzucają się wszyscy ubezpieczyciele ze składek, z polis, które pobierają od osób ubezpieczonych, i ten fundusz ma gwarantować wypłatę odszkodowań w sytuacjach spornych lub w sytuacjach, w których ktoś nie ma ubezpieczenia, a jest sprawcą, a i tak należałoby się ubezpieczenie temu poszkodowanemu, tak? I tutaj też należałoby się zastanowić, czy taka sytuacja nie miała miejsca, tak? No, tak jak mówię, w przypadku pani sytuacji, którą pani opisuje, nie mamy pełnej wiedzy co do przebiegu zdarzeń, bo jest to opisane bardzo lakonicznie, natomiast
Jeżeli byśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, która kwalifikuje się na wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, trzeba pamiętać, że w ogóle odszkodowanie należy się wyłącznie, jeżeli uczestnik zdarzenia albo zmarł wskutek tego wypadku, albo doznał naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 14 dni, więc sprawa musiałaby być stosunkowo poważna, tak? I to jest sytuacja, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania na osobie, tak? Czyli ma zabezpieczyć ewentualne osoby poszkodowane lub ofiary zdarzenia, które nie doznały jakiejś szkody majątkowej, tak? Nie uszkodzono im pojazdu, nie uszkodzono im domu, czy też innej jakiejś własności, tylko szkoda była na osobie, tak? Wówczas jest taka możliwość. Natomiast jest jeszcze kolejny warunek, że ten stan osoby poszkodowanej musi być stwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny, który odpowiada danemu naruszeniu czynności narządu lub rozstroju zdrowia. Czyli nie może być to sytuacja, w której po prostu domniemamy, że taki rozstrój miał miejsce. Musi być to stwierdzone przez lekarza i z konkretnym dokumentem potwierdzającym ten stan zdrowia, tak? Tutaj jest jeszcze oczywiście kwestia tego, że trzeba, jeżeli mamy w ogóle zamiar skorzystać z odpowiedzialności UFG tak zwanego, no to najpierw w pierwszej kolejności musimy skorzystać z jakiegoś własnego dobrowolnego ubezpieczenia, czy też z innej drogi dochodzenia tego odszkodowania za doznaną krzywdę, ponieważ to jest jakby ostateczna możliwość w tej sytuacji, tak? Także trzeba po prostu się zastanowić, jaka faktycznie sytuacja, jak przebiegał stan faktyczny w tej sytuacji, tak? Jak zakwalifikować tą szkodę, czy faktycznie mieliśmy do czynienia z osobą, która była ubezpieczona i która była sprawcą tego wypadku, tak? I potem zadecydować, jakie dalsze kroki podjąć. Tak jak mówiłem, no nie można wykluczyć tego, że będzie konieczne skierowanie sprawy na drogę sądową, natomiast jeżeli sprawca faktycznie pozostaje nieznany, jest tylko w kwestii domniemania ewentualnego, no to ewentualnie zastanowić się nad odpowiedzialnością z UFG. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania w tej sprawie, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.